bo taki wydał ich naród. A jest i wielka historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź wierny mi najwierniejsze i myślmy sobie do serca. W niewoli Polska legła, prześladowaniami trapiona. Złotą wolność straciła, przez wrogów rozgrabiona. Rozgrabili naszą ziemię zachodni sąsiedzi, Austriak na południu, Prusak na zachodzie, Rosjanin zaś na wschodzie. Chcą cię to zniszczyć, polski pradawny narodzie. Jest rok 1772. Prusy, Rosja i Austria sięgają po polskiej ziemi w chwili, gdy Rzeczpospolita jest osłabiona. Nie ma wielkiej armii, nie może się bronić. Nie pomaga opór garstki posłów na swoim rozbiorowy z Rejtanem na czele. Tracimy znaczną część Pomorza, Białorusi, Ukrainy i Małopolski. A jednak znajdują się w kraju oświeceni patrioci, którzy podejmują próby naprawy Rzeczpospolitej w ramach Sejmu Czteroletniego. Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic i inni pragną podtrzymać w Polakach nadzieję na przyszłość. Biskup Ignacy Krasicki tęsknotę za wolnością wyraził w bajce. Czemu płaczesz? Staremu mówił Krzysiek młody. Lepsze masz teraz w klatce niż w polu wygody. Tyś mnie zrodzą, rzekł stary. Przeto ci wybaczę. Ja bym wolny dziś w klatce i dlatego płaczę. Na nic się jednak zdały starania patriotów. Prusy i Rosja w roku 1793 dokonały drugiego rozbioru Polski. Okroiły terytorium o Toruń, Gdańsk, Mazowsze i Wielkopolskę. Dwa lata później, w roku 1795, Rzeczpospolita została rozgrabiona ostatecznie. Zniknęła z map Europy na 123 lata. Kraju więc nie było, ale nadal pozostał. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadła smakują trucizny, dla ciebie pęka więznie zelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.